Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a to jest kolejny materiał z gry Metro Exodus na maksymalnym poziomie trudności, jaki w tej grze występuje, czyli Stalker trudny po angielsku Ranger Hardcore Mode. Słuchajcie, w poprzednim materiale natknęliśmy się na bazę bandytów. Praktycznie całą ich bazę wyeliminowaliśmy po cichu, no niestety jeden mnie tutaj zauważył na samym środku, musiałem już otworzyć ogień, ale na szczęście to się nie zalicza. Zabójstwo bandytów nie zaliczają się do zakończenia, dobrego zakończenia. Przypominam, żeby dobre mieć zakończenie, radziłbym nikogo nie zabijać. No, przynajmniej się postarać. Najlepiej to tubylców, bandytów się nie wlicza w to, jak już mówiłem. I dalej sobie będziemy kontynuować. Mamy się dostać ogólnie do cerkwi, tylko że cały czas są jakieś problemy. Ja tutaj sobie sprawdziłem ten teren, poza nagraniem, poza częściami. Nic ciekawego tutaj nie ma. Ogólnie to bym chciał tu wszystko podróżować i zwiedzać w nocy, ale już jest dzień, a nie mam jeszcze, nie miałem gdzieś okazji, wiecie, się przespać. Czy tam gry zapisać. Bo tu mamy chemikalia. To jeszcze mnie nie było. Ale w większości cały ten teren, słuchajcie, zwiedziłem. Bo boję się, że będzie jeszcze jakaś akcja. Ale po prostu nie ma gdzie się już kiwnąć. O, tu są jeszcze części. Dużo tego zebrałem tutaj, tak poza nagraniem, jak się bawiłem. Teoretycznie można się wrócić. Wiecie co? Teoretycznie można byłoby się wrócić. I było tam miejsce, że można było zapisać grę. Czekajcie, żebym ja sobie tylko przypomniał, gdzie to było. Tutaj nie. To któryś z tym domku było, pamiętam. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, w którym to było domku. Czekajcie, że było takie podziemne przejście. Może to w tym. Tam była drabina i mogliśmy sobie na spokojnie tą drabinką zejść. Tam była droga do łóżka. Myśmy sobie jednocześnie tą grę zapisali. Wiecie, o tym nie pomyślałem poza nagraniem. A szkoda. Sobie już na pokazie, że wiecie, nie marnować sobie czasu antenowego tutaj na odcinkach. Siakrew, gdzie to było? To sprawdziłem. To chyba w tym budynku było, tym większym. To jest rewolwer, ale mnie nie interesuje, bo zdobyliśmy już. Tu było, dobra. Także tak, tu mogę zejść. Nie. Mogę. O, ale. Na pewno tu tak, to tutaj. Z drabiną. Od razu byśmy sobie zapisali grę, ale może byśmy się przespali, słuchajcie. Moim zdaniem sprawdzilibyśmy taką opcję, żebyśmy w dzień. Może w dzień byśmy więcej rzeczy znaleźli, nie? A i tak gra by się zapisała, i tak byś poległ czy coś. Kto by... Nie wiem, czasami to nie jest właśnie dobry pomysł. Żeby tak zrobić. Myślę, że ja tak zrobię. Czy to nie było tutaj to miejsce, gdzie możemy się przespać? Ale gdzieś tutaj to było. Zobaczymy. Nie, bo ja się tam wracam z tego zabezpieczonego terenu przez tubylców. Widzicie, powoli tajga odkrywa swoje piękne oblicze. Ale żeby to dobre zakończenie przejść, to raczej spotkałem się z twierdzeniami, że lepiej tego pejzażu nie podziwiać. Że już naprawdę się namęczyłem na tym poziomie trudności, żeby tak było, a nie inaczej, żebyśmy zobaczyli to dobre zakończenie. Wol mnie stąd, to po prostu chciałbym tą grę zapisać. Wow. Tak, to żeś tam było to miejsce bandytów i tam mieliśmy się udać. Dokładnie. Zwróćcie uwagę. Jak to wygląda?
Epicko, tak patrzę na podglądzie jeszcze na Twitchu i... Na Twitchu, przepraszam, na OBS-ie, bo nie nagrywa na Twitchu i dlatego widzi taką płynność. Nie przycina nic, ani nic, ani w te, ani we w te. To jeszcze sobie coś sprawdzę. No, pięknie to wygląda. Prawdziwa tajga, nie? Ale jak mówię, ja bym sobie go zapisał. Dobra, tam nic nie było. A, dobra. Gry nie mogę zapisać. Zajebiście, myślałem, że mogę. Bo tutaj się drzemnęliśmy wtedy. Ty, jaka... Jaki żal, nie? Boże, jak zgaszę? Bo będę się mógł przespać, czy nie? Nie, no sami widzieliście w którymś tym odcinku, że mogłem się tutaj przespać. Nie, to nie. To idziemy tam, gdzie jest nasz cel. Nie, to nie. Mam nadzieję, że tutaj się gdzieś zapisało. Ale tak czy siak epicko to wygląda. Ja nie mam żadnych ścinek. I teraz widzicie, jak wyglądał cały mój gameplay. Z mojej perspektywy, z mojego tutaj głównego ekranu. Nie z tego ekranu tutaj, gdzie nagrywa Twitch. Tylko tego z głównego ekranu, gdzie ja gram. Gdzie ja mam ekran dosłownie na wprost. Tak wyglądało, widzicie, teraz dokładnie przez cały gameplay. Ale no, co ja zrobię, że po prostu karta nie wyrabiała i nie dawało rady, wiecie, uciągnąć jeszcze tego Twitcha. I przez to, że gra jeszcze musiała jednocześnie, musiałem jeszcze komputer pierdziela jeszcze transmisję na Twitchu internetową i działała po prostu na dwóch liniach, po prostu nie dawała rady karta graficzna, OBS tym samym ciągnie. Teraz to ładnie wygląda. Dobrze, że się zdecydowałem na sam koniec serii nie nagrywać gry na Twitchu. Na Twitchu mamy Devil May Cry'a i to nam wystarczy. Dobra, i tutaj byli bandyci. Chyba. Albo nie. Chodziło się dosyć... Sentymentalna muzyka. A byli ci bandyci. Ale to pięknie. Ale tu jest kurna jego mać pięknie. Boże. Strzały. Ludzie ginęli. No, super sprawa. Wow. To było. Ja mam amunicję tutaj kupić pistoletu, no 6 pocisków, 20, ile? 26 plus 6, no tam 32 łącznie. Ciekawe pomniki. Sprawdzam, czy gdzieś czasami czegoś nie ma. I tak już ładnie na tych akcjach ostatnich zbierałem asortymentu. Jest słabo, że w większości ominąłem dużo ludzi w tajdze, jak wiecie, tam gdzie było działanie po cichu. Ta misja operacyjna cień moja, prywatna. Ta druga część. Ale tam było tak dużo ludzi, że nie dałbym rady wszystkich wyeliminować po cichu. Widzieliście? Tutaj niby się wydawało z tymi bandytami, że już praktycznie wszystkich wyeliminujemy po cichu, a nagle jeden się szczaił przez jakąś durną pierdołę, nie? Także no też, no mówię, poziom trudności swoje robi, nie? No bo to jest ta nasza wielce oczekiwana... Ta... cerkwia. No tam sprawdziliśmy wszystko. Dowództwo bandytów. Także nic poza tym nam już nie zostało. No jeszcze tutaj mogę zobaczyć, ale... No raczej nic nie będzie. No mogę się wrócić jeszcze. Ale chyba tam do bandytów była jedna droga. Czy tutaj też możemy przejść?
A tutaj też można przejść. A nie, oni się chyba nie zrespili. Nagle przyszedł dzień i się pojawili z powrotem. Ciekawe. Ej, tego autobusu nie sprawdziłem, pamiętam. Wokół niego przeszłem. Fajne jest takie uczucie, że niby działaliśmy tutaj tylko w dzień. Znaczy w nocy, przepraszam, a teraz przechodzimy tu w dzień. Nie, definitywnie już tutaj nic więcej nie znajdziemy. Cały teren jest przeszukany, bandytów już nie ma. Dobra, wiecie, nie będę się prosił o pierdol. Nie jestem pewny co do tego miejsca, może wyjdą tu jacyś bandyci czy jakieś inne gówno. Także ja to pierdzielę, wycofuję się i idę w końcu do tej cerkwi, ile to można przedłużać. 11 minut materiału, my dosłownie nic nie zrobiliśmy tutaj. S-em nie pojadę nigdzie, dobra. No nie jest dobra. W takim razie suniemy. Ale pięknie tutaj, naprawdę. I nie są najniższe, to są średnie ustawienia, tak zmieniłem sobie. Wiedziałem, że ten mój komputer da radę. Jeżeli nie wliczamy w to Twitcha, nie? O, widzicie? Kościa nie przeszukałem. Jest tu bylec. Dobra, przejdź. Dobra, wbijamy do cerkwi. 9.54 jest. Ale to epicko wygląda. I tak cały czas patrzę na podgląd, czy przycina. Nie! Właśnie. Zobaczycie w końcu piękny, idealny materiał. Dobrze, że postanowiłem. Powtórzę się jeszcze raz. Już końcówkę metra. Nie nagrywać na Twitchu, żebyście już zobaczyli to piękno tej gry, żeby się nie przecinało. Przynajmniej u mnie na kanale w końcu. Wszyscy mają te ładne grafiki, tylko u mnie się przecinało. Shanti narzekał, kurczę, mi tak głupio było trochę. Ale co, no nie było wpływu, ale w momencie człowiek się jebnął w web i mówię, o nie, koniec z tym. Dobra, to jest nasz cel. Jak mam się tutaj dostać? O kurde, Elmutowa. By co to sobie jeden załączę te koktajle. Dziwne, bo tej strony nie ten. O kurczę. Dwa calasy. Chyba walkę mamy. Dobra. Czy muszę z nim walczyć? O kurwa, muszę chyba. Może uda mi się wycofać. Ja muszę z nim walczyć. O, uciekaj. Dobra, przeładuj. Ojej, pizgnął mnie, dobra. Weź apteczkę. Dobra. Uwaga. Dobra, przeładuj. O kurczę, nie mam już amunicji. Albo się zacięła. O kurczę. Dobra. Uciekaj. Weź może. Mołotowa, dawaj. Dobra, ładuj. Dobra, przeładuj. Oj, oj, oj. Uwaga. Dobra, ogniem. Dobra, silny gnój. Ojej, ojej. Dobra, przeładuj. Trochę teraz ścina. Powiem szczerze, na tej walce. A i tak nie ma tragedii.
Ojej. Uwaga. Przeładuj. Dobra, uwaga, uwaga. Jo! A mnie pizgnął, dobra, apteczka. Jak się wystraszyłem. Dobra, uwaga, 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 uciekamy. Przeładuj tym samym. Kurwa, wytrzymał gnojstwo. Oj, 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 oj. Czasami duży pozytyw jest jak gra ścina. Dobra. Dobra, już nie mam amunicji. Muszę zmienić na rewolwer. Jesteś gnoju. Co robi? Bo na snajpie nie mam nic. Uciekł? Grubo było. Chyba zwiał. No, ciekawe jak to wygląda. No trochę mi musiało przycinać. Teraz już trochę przycina gruszą kamerą. I tak już nie jest. I tak jest lepiej niż wcześniej, jak nagrywam na Twitchu. Na najniższych detalach wtedy. Może nie jest źle. Czy mogłem te bełty wybuchowe? Wiecie co? Tak. Wezmę sobie te wybuchowe, jakby co? Okej. Jakby ten misiek nas zaatakował, to jeszcze wywalę tym wybuchowym w niego. Dziwne, bo nie wiem gdzie mam iść. Czy tutaj przejść? Nie, zginę. Czy tutaj jeszcze mam raz pociągnąć? A, jest drabinka. O, zajebiście. Gdzie to wezmę sobie rewolwer? Okej. Alosza, założycie obstanowką. Prijom. No co tam? Ania, ciebie нельзя. Пока ничего. Возможно, горы экранируют. И вообще, они ребята опытные. Так что успокойся и иди ложись. Как выйдут на связь, я позову тебя. Господи. Артём, Алёша. Включаю запись. Потеряли связь с вами. Аврора идет к ГЭС, как условлено. При невозможности восстановить связь, направляйтесь прямо туда. Dobra. Przyjąłem Delta 4. Tutaj powinien być Alosza. Jest na pewno. No, mamy teoretycznie części. I nikogo tutaj nie ma. O. Dobra, generator nie pójdzie. Na kolejne części zdobyliśmy. O, nie się świeci, bo tu i tak nie ma. Będziemy co gasić. Dobra, mamy warsztat. Bardzo mnie to cieszy. No i tutaj byśmy niby mogli przejść. Dobra. To weźmy ten warsztat. Ogarnijmy. Przyda nam się te bronie poczyścić, co? Dawno tego nie robiliśmy praktycznie. Od początku, jak wkroczyliśmy do tajgi. Swoją drogą. Dobra, tutaj mamy wybuchowe bełty. Nie wiem, ile one kosztują. Na razie tego nie będę, słuchajcie, robił. Dobra, teoretycznie rewolwerek jest czyściutki. To jest upierdzielone. A nie wiem, czasami czegoś sobie nie zmontuję.
Laser, dobra, niech będzie laser. Nie, nie mamy. Nie mamy dostępu do innych broni. Czerwony laser. Zamontuj. Okej. Dobra, tutaj nic więcej nam się nie przyda. O, to nam się przyda. Będzie lepsze. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem wcześniej. I dobra, przeczyścimy to sobie. Przeczyśćmy to sobie. Wyczyść F. Trochę się zabrudziła. Okej. To czyste, to czyste. I to tam trochę uwalone. Dobra. Weźmy sobie apteczki może. O, tak. Trzeba sobie co tutaj coś wytwarzać? Nie, raczej nie. Nie wiem, ile to koszt tego. 7. Niech będzie. Okej, dobra, wystarczy tyle. Granatów z 2. Okej, mołotowa może znajdę gdzieś. Dobra, i tak już nic więcej nie mamy. Tutaj coś nowego się pokazało. Dobra, tu jest wszystko praktycznie najlepsze zamontowane. Może nie ma co wybrzydzać. Broni tuż, też tutaj nic nie wykombinujemy, żeby cokolwiek zmienić. Chyba, że te lasery. Lasery, dobra, zamontuj, bo te lasery mi się przydadzą na tym poziomie trudności, jak nie mam celownika. Czyli montuj. I tutaj tak samo. Tutaj nic też fajnego nie dostaliśmy. Kolimatorowy tutaj jest najlepszy, moim zdaniem. No tu niestety celownika nie będę mieć, bo nie mam rowego, nie mam w opcji. I tutaj celowniczek jest zamontowany. Dobra, zamknij w takim razie. Gdzie jest ten Alosza, kurczę, jego mać? Teoretycznie do tego, do karabinu byśmy mogli wziąć jakieś, no, do snajpy jakieś amunicje, ale dobra. Ja mam 54 pociski. Oho! Вот мы Лара Крофт. Встретились. Хотя ты небось не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Ольга. Ладно, я стоишь. Ольгу. Олюсь. Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал. Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силен. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Леша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. О, школа, даже еще жигнамы. Только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алёшей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи! Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёша, привет. Привет. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. А, czyli wychowawca nie żyje. А то ciekawe. Teoretycznie też sobie mogę usiąść. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. O, ja bym sobie z chęcią inny relaks z tobą ten załatwił, ale no niestety gra mi nie pozwoli. A ja задумалась тут. Как хозяин тут по соседству шататься начал, наши редко ходить стали. Хотя все равно не забывают, конечно. Учитель ведь вырастил всех, в лесу жить научил. Без него нас давно бы уже... Вот девочки каждый день, считай, бегали. Да и ребята пробираются до сих пор. Даже Ромыч наведывается, а ведь это из-за него учитель тогда ушел. Мы всем отрядом в поход по реке пошли. В лагере только дежурные оставались. Вернулись, а там бандиты побывали. Как вспомню, комок в горле. Даже рассказать не могу.
В общем, мы с младшей группой, как выплакались, смотрим, учитель могилу роет. А Ромыча с остальными старшими мальчишками и след простыл. Ну, мы учителю помогли. Зарыли наших. Уже стемнело, приходят и садятся у костра. Ромыч в крови весь, одни глаза да зубы видно. Долго молча сидели. Потом начали рассказывать. Пошли по следу. Не сбились ни разу. Бандиты прятаться и не думали. Подождали, пока те напьются, и из луков их. А подранков Ромыч ножом, как оленей. Nie jesteś chyba z tego zadowolona? Uczyciel słuchał, słuchał. Ja смотрю, u niego podbородek drżyt, jak сейчас помню. Tak i nie сказал ничего. Да они сами все поняли. No bo tam trochę niezgody byli. Niektórzy chcieli zabijać, niektórzy nie. Pamiętamy, tak wkraczyliśmy do tego terenu, gdzie przeprowadzałem operację Cień, część drugą. Сюда, в церковь. Сначала вообще ни с кем не разговаривал. Но мы с девчонками все равно его навещали. То малины принесем, то совета какого спросить. Понемногу оттаял, но как другой человек стал. Молчаливый такой. Ну да. Значит, довем свою историю выховавцы. И старших так на порог и не пустил. Хотя на письма отвечал. Нам, кто к нему приходил, все говорил, что... Надо быть совестью остальных, раз у них своей нет. Не давать им совсем озвереть. Но как ты не дашь? Они же не унимаются. Назвались пиратами. Устроили себе отдельный штаб на затопленной лесопилке. В болоте. А потом и бандитов на столбах вешать начали. Как на мачтах. А как-то поймали десяток живьем. И всем мальчишкам испытания придумали. Убивать этих. Из наших никто не стал. Они их трусами обозвали. И с собой на разведку брать перестали. Так, в общем, пионеры и появились. Это сейчас как-то успокоились все. Совещаются, хоть обсуждают что-то. А тогда от имени учителя только мы с Людой, получается, на совете выступить и могли. To wszystko, rozumiem. W конце концов, Люда с несколькими парнями собрались и ушли. Интересно, как они там? Нашли лучшую жизнь? Я до сих пор радио слушаю, надеюсь, что выйдут на связь. Chyba wszystko. Nie wiem, coś nie powiem. Odzwался. Но надолго его не хватило. Ушли они в июле, а в сентябре он застрелился. Только тогда до Ромыча дошло, похоже. Успокоился немного. Часть старших к пионерам перешла. Главное ведь всем вместе держаться. Вот. Ну, а меня теперь на советах слушают. Я ведь, если что, и по шее могу. Ой, они там еще выглядят. Потому что девочек бить нельзя. В честном бою не в счет. Только в честном бою я одному Ромычу и проиграла. И то он неделю с заплывшим глазом ходил. Так что и он меня уважает. А то ладно. Я больше всего с адмиралом ругалась. Он у пиратов главный после Ромыча был. И с лесопилки уходить ни в какую не хотел. Мол, если уйти, твари всю долину сожрут. Но радиация все время росла. Ромыч сам дозиметром проверял. Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми адмирала разгромили. И пришлось пиратам новый форт у берега строить. Там пока жить можно. Ну а адмирал не стерпел. И со своими самыми отмороженными подручными на лесопилке остался. Так они там и пропали. С радиацией шутки плохи. Nie zря uczyciel przedupreżdał.
Ну и теперь без адмирала на совете против меня и рыпнуться, получается, некому. Так что я их сегодня успокою. Не волнуйся. Сейчас только с мыслями собраться надо. Не люблю я говорильню. Так само, как я. А ты, если хочешь, дневник учителя послушай. Он записывал понемногу, как знал. Да, 100 раз уже, наверное, слушал, и все равно... Подвели мы его. Подвели. Fajnie ogląda, powiem wam szczerze. No, powiesz coś? Mam zajarać. Kurczę, jaki skręt w ogóle, nie? Dobra, nic nam już nie powie. Ale fajne jesteś, mogę powiedzieć, że nie. Dobra. Tutaj mogę sobie posłuchać to nagranie, tak? Radio молчит. Моя последняя надежда дать им позитивную цель, вывести из этого лесного тупика, оказалась миражом. И он хотел добрze tego chłopca. Как замечательные дети, талантливые, инициативные, смелые, честные, дружные, стремящиеся к справедливости, превратились в чудовищ. Конечно, я не Макаренко, но я сделал все, что от меня зависело, и даже больше. Вложил в них всю свою душу, всю жизнь. И чего же я добился? Создал общество мизантропов, уважающих только силу, и по жестокости не уступающих отъявленным бандитам. Да, некоторые из них остались прежними, не поддались этой скверне, и в конце концов ушли, и я отдал им все запасы горючего, но как же их мало? Большинство изменилось. Неужели в мире, превратившем даже безобидных животных в порождение ночных кошмаров, у человечества нет будущего? На что же нам... Остается надеяться, стоит ли вообще мучиться дальше. Окей, в певном моменте, właśnie, wychowawca stracił wiarę. На этом заседании совета я им напомню, что учитель в конце думал. Ничего, я им задам. Ciekawe, czy coś mi jeszcze powie? Учитель нас что, для того спасал, чтобы мы на кого попало нападали? Защищаться — одно дело, но нападать никуда не денутся, успокоятся. Пираты. Мальчишки, что с них взять? Dobra, dużo straciliśmy czasu na pogawędkach. Także ja mam stąd uciec. Przeszukajmy jeszcze ten teren. Raczej chyba tutaj nic nie znajdę. Mogę zejść na górę, a mogę tutaj. O, ja mam się, czekajcie. Muszę zobaczyć na mapie. Mam się udać tam. I cel udaje się na, w stronę Tamy. Alosza zapewne był w cerkwi, ale ruszył już w kierunku Tamy. Powinienem go dogonić, więc pójdę znów starą drogą. Starą drogą, powiadasz. Dobra, tutaj żadnego dziennika nie ma już. Było tylko nagranie. No to co? No to schodzimy. Będę się kierował do X-a. Nie wiem, czy się gra w ogóle gdziekolwiek zapisała, także na razie będę jeszcze kontynuował, choć jest 34 minuty materiału. Tutaj jeszcze chyba mnie nie było. Trumna. Gdyby cały czas słychać dzwony, ale tu dzwony, chyba że tam gdzieś te dzwony wybrzmiewają. Jakieś ciekawe obrazki. Nieźle. Anglia chyba. To mi się zdaje. To co zostało po apokalipsie, nie? Ale ludzie i tak się nie zmienili. To jest główne motto tej całej gierki. Ludzie nigdy się nie zmieniają. To jest jakieś przejście.
O, widzisz. A cóż to jest? Może jakaś część? Weźmy sobie to. Co, weźmy sobie może tą moją. O, to sobie rozmontujmy. Nie wiem, co to było, ale jakaś nowa część. Po prostu ją sobie sprawdzimy. Słuchajcie, w warsztacie. Tam jest warsztat na górze, ale nie będę już leciał szkodami czasu. A tu jest klucz, słuchajcie, do tego. Do łódki. Olga chyba. Jak ona tam miała? Olga na imię? Olu? Ola? Bo może ona właśnie mówiła, że tutaj gdzieś się mam udać. Choć tutaj były schody, nie? No, niby mam wybuchowe. Wyżej zmienię na rewolwer, jakby się coś działo. Chyba króliku się wystraszyłem. Zobaczymy, tutaj coś jest. Nie. Dobra, w takim razie tutaj ciśniemy. O, tutaj coś tam górze widać. Nie wiem, czy jestem w stanie tutaj wejść. A jednak. Może nie wejść, ale jestem w stanie przeskoczyć. Dobra, i tutaj jest mój cel. Zobaczmy na mapie. Dokładnie. Okej, ale tak czy siak nie zabiliśmy władcę lasu. To mnie martwi. Gdzie on może się... Gdzie on może przebywać. A ja czasami tutaj nie w okolicy gdzieś. Wow. Efekt tych chmur tutaj, nieźle. Ale nagle się mgła zrobiła. I odpaliła się muzyka. Mi się to przypomina jakoś słonia, nie? Mutowanego. Wow. A się zrobił nagle klimat. Tutaj coś jest? Zobaczmy. Tutaj mi chyba nie było. By trochę letko uczyłem z kursu. Ciekawe. No, dobra, i tutaj się mogę przespać. To jest kolejne uzbrojenie. Wiecie co, w ogóle to możemy sobie odpalić plecak. Przecież części możemy cały czas montować przy tym. Tutaj powinno być wykrzyknik właśnie pod tą broń. I zdobyliśmy to. Podwójna kusza. Obrażenia większe. Mocny kompaktowy system naciągu zapewnia dużą prędkość bełtów. Dobra, zamontuj. Dobra. Zamknij w takim razie. Tam to chyba nic więcej już nie było. Czy był jeszcze jakiś wykrzyknik? Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Powoli będziemy kończyć, jak już mamy zapis. Może i tak już się materiał stosunkowo przedłużył. Ale raczej nie. To jest praktycznie na maksa. Ulepszane. Dobra. Możemy zamknąć, tylko ja sobie to jeszcze ten teren tutaj sprawdzę. Czyli tam się od razu można udać, ale zanim to zrobię, to się prześpię. Zanim prześpię, tutaj jeszcze sprawdzę. Czegoś tutaj nie ma. Co to jest? Aha, pewnie nie, o, informacje, nie pali z lasów, czy coś, ten deseń. Ale klimatycznie się to zrobiło, ale i tak będę musiał, wiecie, do nocy. Czyli mam płynąć łódką. I te dzwony cały czas słychać w ten... W okolicy. Te małe dzwonki. Ale lokacja przepiękna, naprawdę. Ale tutaj muszę zejść. Nie, tutaj schodziłem, a tutaj nie poszedłem, nie sprawdziłem tego terenu.
Podoba mi się ta broń, ta kusza. Fajnie wygląda, powiem się szczerze. Powiem wam szczerze. Dobra, ale nic poza tym tutaj nie znajdę. Także moi drodzy, robimy tak. I ma, żeby grę zapisać. Oj. Dobra. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze materiały. Dawaj, do nocy. Dobra, i słuchajcie, i to by było na tyle. Ja już sobie chyba tutaj przerwę materiał. O, albo jeszcze niech ten, niech wstanie Artyom. Dobra. Od razu bardziej też klimatyczniej. Dobra, z mojej strony to tyle. Trochę się też dzisiaj działo. Walczyliśmy z władcą lasu, ale królem lasu. Jezus, to słownictwo o późnej porze to już mnie załamuje. Nawet nieźle nam poszło i spotkaliśmy Olgę. Olgę? Jak ona się nazywa? Coś w tym stylu. Tak czy siak, nasza misja jest dalej kontynuowanie i znalezienie Aloszy i wydostanie się z tajgi. Jak to się rozwinie, sam już się nie mogę doczekać. Wiem, że tu już jest końcówka gry, także... I walczymy o dobre zakończenie. Mam nadzieję, że je zobaczycie w moim wykonaniu i na tym najcięższym poziomie trudności. Tak mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej właśnie tego pozytywnego endingu. A jak będzie w praktyce, zobaczymy już niedługo. Mario Bros. GG gry na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, także innych serii na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie.